Halo kochani, dzień dobry, witamy serdecznie. Wielki to moment w piłkarskiej przygodzie naszego Gucia. Kochani, wychodzimy po raz pierwszy w życiu na duże boisko. Wychodzimy po raz pierwszy grać, kochani, na bramki 7 metrów. Także no, wielka, ogromna to rzecz. Pan sędzia sprawdza sprzęt, kochani. My dzisiaj w czarnych strojach, przypominamy, Iskra Kochlice. Słuchajcie, kolebka rodziny Kwiatkowskich, trener Staszek, trener Kacper, trener Bartek, wspaniale, kochani, pomagają nam w piłkarskim rozwoju. Idą w tym momencie, kochani, uwaga, w debiucie chłopcy z rocznika 2-4 i młodsi przybijają piątki, kochani. To pierwsze doświadczenia z dużego boiska. Zrobimy pamiątkowe zdjęcie. Nie najniższy butek tutaj w gronie. Zamet! Szefu! Iskra! Hej! Kochani, Iskra Kochlice, zamet Przemków, Liga Trampkarza. Słuchajcie, czyli no, pierwszy raz widzimy, kochani, Gucia na boisku, ale mi się buzia cieszy. Szkoda tylko, że jestem, kochani, zakatarzony. Zaraz za Gutkiem, kochani, Kziołek, Igor, no cieszymy się bardzo. Część chłopców już poznaliśmy tutaj. Marcel, który z nami trenował jeszcze w Zagłębiu w roczniku 2005, a my już uciekamy, kochani, poza boisko, dlatego że rusza mecz. Będziemy bardzo spokojnie z komentarzem, spróbuję dla Was zapisać. Ja nie pamiętam, jaki czas grają, kochani, w tej lidze. Ile czasu gra Trampkarz. No i niby skąd mam pamiętać, kochani, jak to pierwszy występ Szabełka w tej kategorii wiekowej. Oczywiście on ma jeszcze 2 lata czasu, kochani, na tą kategorię. Natomiast w myśl idei szkoleniowej trenerów Kwiatkowskich to odpowiedni czas. Gutek ma świetną technikę, ma warunki fizyczne nie najgorsze jak na rok 2006, jest wysokim chłopcem. Zobaczcie, tutaj kolega 14 zastanawiał się, czy tą piłkę nie wprowadzić. Brawo, świetnie, super, wszystko przy linii, ale bez straty autowej. Natomiast, kochani, no, Gutek z numerem 9, numer zobowiązujący, będzie starał się znaleźć tutaj bramkę w tym spotkaniu. Będzie starał się urządzić. Natomiast, kochani, no, wypracować drużynie sytuację bramkową jest na pewno dużo trudniej jak w kategorii młodzik. Przypominam, kochani, że Trampkarz to obecnie kategoria wiekowa 2004 i patrzcie, ach, to rocznik 2004, także patrzcie, jest, ach, przyjął Gutek piłkę, natomiast no, niewiele brakło, oddałby strzał, natomiast no, kolega z zametu uprzedził Gutka, mamy w tej chwili rzut rożny. Słuchajcie, to bardzo ważny moment w karierze piłkarskiej Gutka. Przypominam Wam, że Kuba to zdeklarowany piłkarz. Natomiast przypominam też Wam, że nasz kanał to nasza pamiątka rodzinna, nasz vlog, kochani. Towarzyszymy kamerom przy piłkarskim rozwoju Gucia w ramach takiej sentymentalnej pamiątki, kochani. Także staramy się być na wszystkich ważnych momentach życiowych. Zobaczcie. Jest Gutek, jest próba pierwszego strzału, zobaczcie, sparowana. Trafił kolegę gdzieś z tyłu, ale brawo za próbę podjęcia pierwszego strzału. No, gra tutaj bez kompleksów mimo wszystko. Pytałem go w aucie, jadąc tutaj na spotkanie, kochani, przypominam, że my dzisiaj wyjechaliśmy z domu o 8 rano. Gutek był na turnieju Kudełka, na turnieju kategorii Żak w Węglińcu. Mam dla Was wspaniałe informacje, kochani. Kudełek wygrywa w finale, którego już niestety nie daliśmy rady zapisać, bo spóźnilibyśmy się tutaj na ten mecz. Węgliniec od Kochlic jest około 60-70 km, także 70 nawet ponad, może 80.
ale zdążyliśmy, jesteśmy na meczu, natomiast przed sekundką dzwoniła mamcia, kochani, że tam się turniej zakończył, że wygrywamy 1-0 w finale z Wykrotami. Mamcia, myślę, ten mecz nam nagrała. I jest jeszcze jedna wspaniała wiadomość, kochani. Nasz Kudełek zostaje najlepszym zawodnikiem turnieju. Zostaje MVP turnieju z Węglińca. Podtrzymuje szabełkową tradycję, dlatego że, kochani, Gutek z tamtej miejscowości przywoził często nagrody indywidualne. Najczęściej były to nagrody Króla Strzelców, natomiast nie wiem, kto Królem Strzelców został, natomiast Kudełek z 16 bramkami został najlepszym zawodnikiem. Patrzcie. Gutek! Aj, wsadził mu głowę tam obrońca, kochani. Myślałem, że to się uda. Próbował z główki Gutek przeciąć tą piłkę, natomiast no, ten strzał z tej głowy nie był silny. Ta piłka tylko zmieniła kierunek, także obrońca jeszcze raz tą piłę wyprowadził. Była szansa na gola. No, szuka Gutka piłka w polu karnym. To ważna cecha, kochani, napastnika. Także zobaczymy, czy no, uda się gdzieś tam ukuć. Przypominam, że tu już jest ciaśniej. Tu są kolejne nowe zadania. Tutaj się uczymy grać jeszcze coś innego. Myśmy w trakcie jakby rozmów o naszym przyjściu tutaj rozmawialiśmy z trenerem, wszystkie za, przeciw. Zastanawialiśmy się, kochani, jak poprowadzić Gutka karierę na tym etapie po decyzji, którą podjęliśmy, że odchodzimy z Zagłębia i podstawowym jakby rocznikiem, w którym Gutek ma rozwijać swoje umiejętności tutaj w Kochlicach, to jest właśnie rocznik 2004. Tu będzie Gutkowi trudno bardzo. Ma 2 lata, kochani, mniej, będzie musiał mocno walczyć fizycznie, natomiast znamy ideologię, kochani, Kochlic. Byliśmy wczoraj na meczu w Bieniowicach, widzieliśmy, jak w seniorskiej reprezentacji gola strzelał nasz kolega, również były Zagłębiak, strzelał pięknego gola, kochani, Kacper, 15-latek w seniorach, kochani, w seniorach w lidze okręgowej. Myślę, że gdyby tu się pojawiły, kochani, pieniądze, to mimo wszystko spokojnie Iskra Kochlice może funkcjonować na poziomie 4. ligi. W umiejętności, kochani, są. Natomiast patrzcie, zobaczcie, no tutaj często będą różnego rodzaju dysproporcje fizyczne, kochani. No 2-4, a 2-6 to jest jednak spora różnica. Zobaczcie. Tak jak mówię, my tu nie znamy wszystkich chłopców jeszcze. Świetnie. Część już znamy, część rozpoznajemy. Pan sędzia bardzo czujnie zawody sędziuje. Dobra piłka, kochani, chyba troszeczkę jednak za długa. Gutek cofnął się w tej akcji dużo dalej. No, przypominam, kochani, że oni w ogóle po raz pierwszy w życiu grają w tym składzie. Patrzcie. Ach, jest pierwsza próba, kochani. Szkoda, że tak blisko bramkarza. Bramkarz nie miał czasu, natomiast koledzy świetnie ten strzał nagradzają brawami, pochwałą. To bardzo ważne. Świetnie, panowie. Natomiast no, przypominamy, że bramka ma 7 metrów. Myślę, że chyba można było szukać gdzieś bardziej wolnego miejsca na tej bramce. No, dobrze nam się tak mówi, kochani, natomiast pamiętajcie, trzeba by było wejść w jego buty. Nowi koledzy, nowe środowisko, nowe boisko, kochani, choćby to nawet nie było dużo bardziej trudne, to i tak jest jeszcze bariera gdzieś tam w głowie. Zobaczcie, chłopak ślizgiem tutaj mocno podszedł. No, wymagało też takiego sprytu, żeby uciec tutaj, nie wejść w kontakt, bo jednak chłopcy są mocno fizycznie silniejsi od Gutka i tu no, o kontuzję już, kochani, nie jest tak trudno. Także no, liczymy tutaj na taką rozwagę Gutka, kochani, na nieszukanie jednak tej gry kontaktowej do końca. Oczywiście nie odpuszczamy, nie zawieramy nogi, nie cofamy, ale
czasami warto. Patrzcie. Słuchajcie, zdaje się, że gramy 6, 8, 10 i bramkarz. Dzisiaj tego grania, myślę, będzie, kochani, sporo. Zdaje się, że w tramkarzu również jeszcze zmiany są lotne, czyli jeszcze w tej kategorii wiekowej zawodnik może wejść i wrócić z powrotem. Natomiast no, my dzisiaj mamy bardzo skromną ławkę. Widzicie na ławce trenera Kacpra. Także tego grania przed nami tu naprawdę bardzo dużo, co cieszy, dlatego że, kochani, mecz jest najwspanialszą jednostką treningową, jaka może się przytrafić. I czy to jest mecz ligowy o punkty, czy mecz sparingowy, kochani, pamiętajcie, to są, kochani, rzeczy, które składają się na doświadczenie to piłkarskie. Natomiast jeszcze raz reasumując, Kudełkowi w Węglińcu z całego serduszka gratulujemy. MVP, ten turniej na kanale, kochani. Zobaczycie, myślę, że mamcia telefonem końcówkę nam dograła. Dekoracje Kudełka, najlepszego zawodnika turnieju. No, gratulacje, Kudełku, wspaniałego debiutu w kategorii żak, w rok starszej kategorii, dlatego że Kudełek jest żakiem, ale tym młodszym przypominam wam, że troszkę ciasno grają, mam wrażenie, kochani, nie wykorzystujemy boiska. Gdzieś tam jest w środku bardzo dużo tego chaotycznego, kochani, grania. Natomiast zobaczcie, patrzcie. Może rozciągniemy troszkę. Właśnie, super. Brawo. Ale nieporozumienie. Ja cię kręcę, kochani. No, zobaczcie. Natomiast świetnie. Błąd poprawiony. Natomiast no, mogło być tutaj niebezpiecznie. Brak komunikacji między chłopcami i piłka poszła niczyja. Natomiast jeszcze cały czas mamy odbiór. Oj, chyba tutaj łamiemy przepisy. Nie, jednak nie. Strzał oddany, komunikat Sławki. Brawo, takie rzeczy się nagradza. Pamiętajcie, że większość z nich po raz pierwszy jest na dużym boisku w ligowej stawce, czy tam po raz drugi w przypadku tutaj naszych chłopców z Iskry. To pierwszy mecz, dwie pierwsze kolejki, kochani, ale trafił. Brawo, świetnie. Pierwszy mecz nas, w sumie kolejka trzecia, natomiast mamy dwie zaległe. Niewiele drużyn jest tutaj w stawce trampkarza tej ligi, dlatego mecze będą rozgrywane w systemie mecz i rewanż przez kolejkę. Także z ekipą z Przemkowa rozegramy jeszcze na jesieni rewanż u nich w Przemkowie. Patrzcie, Łutek fajnie, szeroko, super. Oj, świetnie. Słuchajcie, no, nie taki diabeł straszny, jak się wydawało. Jadąc tutaj na mecz, mówię, byliśmy pełni obaw, że jednak ta fizyczna różnica będzie spora, natomiast tak naprawdę nie jest aż tak bardzo spora. Na pewno nie jest Gutkowi łatwo tutaj się poruszać wśród chłopców, ale z drugiej strony chcielibyśmy wam przypomnieć, kochani, że patrzcie, chcieliśmy wam przypomnieć, że Gutek w szkole jest cały czas z rok starszymi chłopcami. Ostatnio na WF-ie oglądałem Gutka, takie wyścigi wewnątrzklasowe pomiędzy nim, Kądziem, a pięknie, brawo. Nim, Kądziem, a Maćkiem. Regularnie Gutek przybiega za każdym razem trzeci. To są chłopcy, którzy są no, tego wzrostu właśnie. Jest ten rok różnicy i bardzo jest widoczny. Chłopcy mają przewagę z każdej strony fizyczną. Co to będzie tutaj? Pan sędzia blisko coś tutaj wychwycił. Nie wiem co. Nie wiem, kochani, co to było za przewinienie. Natomiast no, ta odległość, 7-metrowa bramka, kochani, pierwsze doświadczenia. Boję się, że tu może być no, trudny moment dla chłopców. Ale nic, zobaczmy. Uwaga, jak to będzie rozegrane. No, o, brawo, ale mamy rzut rożny. Piłkę po rękawicy słyszeliśmy, natomiast fajny strzał. Strzał nie był mocny. Chłopak plasował, szukał przy słupku.
Panie se pomagają, chłopcy krzyczą, świetnie. Tutaj dziewiętnastka, podpowiadają Gutkowi, gdzie najbardziej będzie pożądany na boisku. Słuchajcie, natomiast w tej chwili, zobaczcie, mamy kontrę. No i bardzo głęboka ta nasza kontra, bo się cofnęliśmy wszyscy do tego rzutu rożnego chyba bardzo głęboko. Natomiast no, myślę, że trener tu będzie miał pewnie swoje korekty. Uczy chłopców grać w piłkę i robi to naprawdę świetnie. A poza tym nie jest teoretykiem, tylko praktykiem. W dniu wczorajszym, kochani, wygrali swój mecz 5-2. Trener strzelił 2 gole, kochani, i zrobił asystę. Ręka była chyba. No może zinterpretował to pan sędzia jako ochronę twarzy. Świetnie. Zielony aut. No, mocna ta piłeczka, kochani. Piękna piła, kochani, super. Zobaczmy. Aj, kochani, jednak tutaj już nie jest tak prosto, kochani, minąć chłopaków. Zobaczcie. Ale fajna piłka, brawo, super. Uwaga. Podziębiony jestem, kochani, troszkę mi trudno z komentarzem też dla was, także momentami jakby tutaj coś tam pan sędzia tych rąk nie gwizdże w stronę czarną. Fajna piła, piękne przeniesienie, kochani, na stronę lewą. Brawo, ładnie chłopak to zrobił, fajnie. Ach, ale tam chłopak czyści z tyłu, ten wysoki. No, powiem wam szczerze, że to taki silny punkt ten w tych butach Adidasa zielonych, jaskrawych, seledynowych. Czyści tam z tyłu, no, taka solidna defensywa w Przemkowie. Tam już parę sytuacji wyczyścił w tym meczu, kochani, i no, być może gra już kolejny sezon, kochani, tutaj. Być może zdobywał już doświadczenie na dużym boisku. Tak widać, tutaj lideruje w tyłach. Patrzcie, świetnie. Brawo. Super piła, patrzcie. Aj, jednak nie super. Jeszcze troszkę. Patrzcie, presujemy. I co? I chłopak numer 4, tak jak wam mówiłem. Profesorsko, no, wychodzą z tego chłopaki fajnie. No, jest trochę chaosu, kochani, mam wrażenie, w meczu. Tak naprawdę, mimo wszystko, chłopaki się punktują. Trwa takie przeciąganie na rękę, siłowanie się raz w jedną, raz w drugą stronę. Słuchajcie, sytuacji strzeleckich chyba mniej więcej porówno. Gutek tam oddał strzał, kochani, z którym bramkarz nie miał problemu. Tu z kolei był strzał z rzutu wolnego, który bramkarz też przeniósł obok słupka. Natomiast tak poza tym to mam wrażenie, że gra się jednak toczy w środku pola. Patrzcie, patrzcie i popróbuj, może sam. No już po tym rajdzie brakło siły na bardziej precyzyjny strzał, ale brawo za decyzję, za odwagę. Długi ten rajd. Nie wiem, po ile minut, kochani, oni tutaj grają. Nie mam pojęcia. Jestem pierwszy raz na meczu Ligi Trampkarza. No, rosnę razem z Gutkiem. Rośniemy z jego kategorią wiekową. Nie wychodzimy z żaka, co cieszy. Przypominam, kochani, że tworzymy drużynkę FC Yellow w roczniku 2011.
robimy kudełkowi kolegów, przyjaciół do niezobowiązującego grania turniejowego. Projekt FC Yellow, ajajaj, ta piłka, kochani, dobra piłka. Zobaczcie. I chyba troszkę to przyjęcie kolegi nam ratuje teraz skórę. Piłka, ochraniacz się odbija i zagrożenie się kończy. Troszkę ubolewamy, kochani, że nie zdążyliśmy Lutka dzisiaj tak bardzo wartościowo nakarmić, kochani, ale to troszkę wina naszego obłożenia przy trójce szabełków. Tego sportu mamy teraz naprawdę wiele. Przypominamy, że dzisiaj o 8 rano wyjechaliśmy do Węglińca na turniej z kudełkiem, kochani. Prosto z Węglińca jedziemy tutaj, także no nie udało się zjeść pełnowartościowego posiłku. Jakieś tam troszkę kanapki. No, zakładamy, że tego prądu jednak starczy, kochani. Znowu mam wrażenie, że była ręka. Ale sędzia widocznie bez takiej apteki, kochani, funkcjonuje. Może to i dobrze. Fajnie to Gutek zrobił. Fajną tą piłką, piętą nam tutaj wrzucił. Patrzcie. No, kupę energii kosztuje to bieganie po tym dużym, kochani, boisku. Naprawdę. Jest już gdzie pobiegać. Kochani, to już trzeba troszkę też chyba szybciej to wszystko jednak robić, bo 2 lata to jest dużo. To już są szybkie chłopaki, to inaczej ścięgna chodzą, inaczej to wszystko pracuje, kochani. Natomiast no, sam pomysł był naprawdę świetny. Piękne rozciągnięcie. Ach! Brawo, Gutek. I wywalczył rzut rożny. Chyba jeszcze nie. Tak. Wywalczył, ale chyba to będzie out. A nie rzut rożny. Trochę bilarda, trochę chaosu. Wychodzimy z tego. Świetnie, tu już jest 3, będzie kłopot. Nie, fajnie z tego wyszedł, super. Pomoc przez tył. Jeszcze pcha. Przez tył. Patrz, przez tył. Przez tył już, przez tył. O tak, szybciej troszkę. Tam, żeby nie palił. Fajnie chcieli to rozklepać, natomiast nie wiem, czy kolega w czarnym nie byłby wtedy spalonym. Niekontrowersyjne auty wszystkie idą w stronę zieloną, kochani. Nie żebyśmy chcieli być jacyś złośliwi, bo my to nie mamy takich celi. Natomiast za każdym razem mówię, trochę tak to wygląda. Patrzcie. Aj, zablokował go w ostatniej chwili, kochani. Gutek wywalczył? Nie. Myślałem, że wywalczył tą piłę, kochani. Zablokował ten strzał, kochani. Ja już widziałem tą piłę, jak gdzieś na długi słupek ucieka. No, nie widzimy na razie bramek, ale i pamiętajcie, że w tych ligach za wiele tych bramek przy wyrównanych drużynach nie pada. Oni się uczą. Większość z nich zeszło dopiero z 16, także trzeba jeszcze, kochani, poczuć timing, zobaczyć, jak na dużym boisku to wszystko ma funkcjonować. To pewnie chwilę potrwa,
zanim zaskoczy. Tym bardziej, że tak jak mówię, nasz to jest absolutny debiut, kochani, na dużym boisku. Patrzcie, świetnie. No tam chłopak fajnie po tym skrzydle razi, fajnie wozi. Patrzcie, za długo. Igor, brawo, jest. Świetnie, brawo Igorek, a ja myślałem, że za długo, rewelacja, pięknie strzelona bramka, pokapkował, strzelamy gola na 1-0, gratulacje Igor, super, świetny start, początek w lidze trampkarza, gratulacje. Igor to bardzo sympatyczna postać, kochani, byliśmy razem w Zagłębiu Lubin w różnych rocznikach, natomiast gdzieś tam się bardzo chłopcy ze sobą spasowali. W tej chwili Igor w ogóle mieszka w naszej miejscowości, nieopodal. Chłopaki rowerami się spotykają, jeżdżą na Orliki. Zawiązuje się fajna przyjaźń, fajna znajomość i strasznie nas to cieszy. Czują się chłopcy, mają ze sobą sporo treningów. Pracują również na treningach indywidualnych z trenerem Stanisławem Kwiatkowskim. Pracują tutaj 3 razy na treningach grupowych. Patrzcie. I ale go wiózł, ale go wiózł. Nie dał mu strzelić. Kochany Gutku, to nie będzie prawo. Powalczył na ziemi jeszcze do końca. Brawo Gutku. Kochani, no Gutek na wprost tego chłopca w zielonych butach ma strasznie trudne zadanie. Jeżeli nie uda mu się oddać strzału gdzieś, kochani, zanim ten nie zacznie go blokować, to będzie miał problem. Chłopak wie, że ma Gutka kryć od lewej. Myślę, że może Gutka znać. To w tym momencie, no, nie daje mu rozwinąć skrzydełek. No brawo, brawo. Na tym to polega. Chcemy mieć trudno, chcemy mieć podgórkę, kochani, bo tylko takie rzeczy powodują progres. Natomiast oni są ze sobą tam mocno przyklejeni. Widzę, bardzo często są razem w pojedynku szybkościowym. Myślę, że jednak Gutek nie da rady z kolegą. Zobaczcie, właśnie ta sytuacja. Teraz Gutek musiał zejść do boku. Zobaczcie. Świetnie. Brawo, teraz się udało od kolegi odkleić. Świetnie, Igor dostaje piłkę. Technicznie się bawią chłopcy, świetnie. Brawo. Super, utrzymujemy piłkę. Bardzo fajnie to robimy. No, bardzo ładna ta akcja była, kochani, bez finału, bez oddania strzału. Właśnie Gutek gdzieś się z Igorem tam poszukiwali, ale no naprawdę źle to nie wyglądało. Natomiast jeszcze raz wam mówię, o świetnie, patrzcie, tu jest duża szansa, że właśnie, kochani, kolega będzie przykrywał Gutka. No i wtedy troszkę chyba miejsca robimy w polu karnym dla ewentualnie kolegów na oddanie strzału. Jak to popularnie mówicie, mamy plastra, tak. Uwaga. No, uciekła piłka. Takie rzeczy się zdarzają. Prowadzimy 1-0. Igorek, bardzo ładną bramkę strzeliłeś. Gratulujemy. Natomiast to nie jest łatwy mecz. To nie jest mecz prosty, kochani. Ale to teraz Gutek pokapkował, fajnie, patrzcie. Teraz fajną piłkę Gutek rzucił do pola karnego, natomiast no tam przy rosłych obrońcach ciężko było naszym młodszym chłopcom. Słuchajcie, większa część naszej drużyny to rocznik jest nie 2-4, to są młodsi chłopcy. Widziałem 2 czy 3 chłopców 2-6. Nie wiem, czy tylko Gutek jest jedyny 2-6 dzisiaj w naszej drużynie, czy jest najmłodszy tutaj na boisku. Natomiast na pewno wiem, że jest kilku 2-5, kochani. I tak naprawdę to chyba trzon drużyny, czyli jakby 2-5 to trampkarz młodszy. Zobaczcie, świetny pojedynek biegowy. Patrzcie. Fajnie z tego wychodzimy. Uspokajamy. Poszło. Kochani, 70 na koszulkach Iskra Kochlice to niewielki klub.
Przypominamy, że miejscowość Kochlice to mała wieś na trasie Legnica-Lubin właśnie. Do Lubina kilkanaście kilometrów, podobnie do Legnicy. Natomiast, kochani, piłka nożna tutaj cały czas osceluje w okolicach okręgowej i czwartej ligi. I to jest rzecz niesamowita, kochani. Ach, znowu tam był bramkarz. Brawo, mamy drugi strzał, kochani. Natomiast no, znowu tam był bramkarz. W każdym bądź razie, kochani, niewielka miejscowość, bez żadnych sponsorów, bez żadnej, kochani, wielkiej piłki. Natomiast od kilku lat bardzo mocno zaangażowani w klub Rodzina Kwiatkowskich. Cała trójka jest trenerami w Zagłębiu Lubin. Prędzej trener Staszek pracował, kochani, w Miedzi Legnica. Wspaniały warsztat, wspaniali ludzie według ich metodologii. Opracowywano treningi w Zagłębiu. Trener Kwiatkowski Staszek to główny trener od techniki w naszej akademii. Uwielbialiśmy te treningi wspólne na bandach. Dalej je uwielbiamy, natomiast no, przenieśliśmy je z band tutaj. Cenimy sobie rozwój indywidualny ponad wszystko, kochani, także kontynuujemy jakby ich myśl szkoleniową. Patrzcie, świetnie, pięknie to zrobili. I? Ach, kochani, szukał chyba kolega strzału z tego kąta, no ale nie ma się co dziwić, on już chyba był w świetle bramki, albo tuż obok. Uwaga. No, 32 minuta meczu. Marcel, duży pres ma. Patrzcie, świetnie do boku. Brawo! Kochani, kolega tu niemiłosiernie, kochani, po tym skrzydełku rozdaje te dziurki. Oj, chyba teraz szkoda, troszkę przeholowaliśmy, ale fajnie. Jeszcze jesteśmy przy piłce, patrzcie. Znowu przeklepane, ale tam nikt nie poszedł do tej piłki. No, kochani, to znak, że oni muszą się troszkę zgrać, troszkę zrozumieć, poczuć swoją inteligencję piłkarską. Potem ta piłka będzie latać jak po sznurku, ale troszkę musimy dać czas czasowi. Umiejętności indywidualne naszych piłkarzy są niesamowite. To widać, kochani. Każdy potrafi przytrzymać piłkę, przegrać, przedryblować. Także patrzcie, znowu piękną piłkę do Jagutyki, co? Nie, nie oddajemy z tego strzału. Brawo, walka tam, kochani, fajna. Świetnie i mamy rzut rożny. No, rzuty rożne już, kochani, z końca pola karnego. Już tej siły też trzeba sporo, żeby dorzucić. Oczywiście zawsze można zagrać na krótko, ale patrzcie, no właśnie tak w okolice krótkiego słupka chyba ta piłka poszła. Patrzcie, Gutek, chyba było tam za ciasno, żeby próbować jakieś przewrotki czy takich rzeczy. Kiedy jakby w takiej ciasnocie próbujemy, jest szansa, że zrobimy komuś niechcący krzywdę, a tego tak naprawdę nikt nie chce. Pamiętajcie, każdy z was trenuje, poświęca swoje życie, cenne swoje minuty, które no, tak naprawdę... patrzcie, są w wielkich ilościach przez was inwestowane i szkoda, w ten sam sposób do tego warto podchodzić. Mam przyjaciela, który wychodzi na boisko i zawsze modli się o to, aby jemu nikt nie zrobił krzywdy, ale też o to, żeby i on nikomu krzywdy. Patrzcie, patrzcie, oj, to czas bramkarzem przegrać, czas bramkarzem przegrać, bo chciał się obracać i może być ta może być to, patrzcie. Aj, fajny rajd zrobił kapitan, natomiast, no, a może tak mają grać, ja nie mam pojęcia, kochani, ja się naprawdę na piłce nie znam, tym bardziej, że trener uczy ich naprawdę wspaniałych rzeczy w młodziku. Mamy dużo indywidualnej gry, kochani, grać, mamy na to zgodę. Patrzcie, piękna akcja, brawo. Aj, wszystko z pierwszej piłki, chciał tu Gutek jeszcze raz Igorowi ładnie zgrać. Tak jak mówię, kochani, umiejętności indywidualne chłopców są naprawdę wspaniałe. Jak to zacznie żyć tutaj, to będziemy mieć dużo pięknej piłki na kanale i wy, i my, dlatego że będziemy oczywiście kamerom towarzyszyć tym rozgrywkom.
przyszedł czas w naszym życiu naprawdę na wspaniałą piłę. Fajny to czas. Zobaczcie, są komunikaty z ławki trenerskiej. Tak jak mówię, trener kochani to wspaniała osobowość, przy tym naprawdę świetny piłkarz kochani, także brawo, jest odbiór, super, świetnie, fajnie po tym skrzydełku prawym, dużo z tej strony tych piłek przechodzi, duże zagrożenie jest od tej strony. Oj, fizycznie tam kochani, chyba przewaga była w zielonych strojach. Igor powalony. Mamy teraz piłkę w dobrym miejscu. No, takie zawieszenie tej piłki wysoko i długo może tu fajną zrobić krzywdę. Uwaga. Ach, niewiele kochani brakło. Znowu fajne tam coś jakieś było. Kapkowanie, lobikowanie. Trochę za daleko jesteśmy, żebym zobaczył jak to daleko leciało. Ale myślę, że chyba jesteśmy kochani jednak stroną przeważającą. Także chyba mimo wszystko to nasze prowadzenie w tej pierwszej połowie, która dobiega końca, dokładnie gramy 35 minut, to nasze prowadzenie jest chyba jednak zasłużone. Także kochani, Igor strzelcem bramki na 1-0. Dobry mecz kochani, fajnie się to ogląda, pomimo że to pierwsze koty za płoty kochani, pierwsze doświadczenia zdobywają dopiero w tej chwili, zdobywa Gutek na dużym. Jestem ciekawy jak mu tam się gra, jak pewnie będziemy całą drogę powrotną do domu o tym rozmawiać. Przypominam, że stąd do domu mamy około 60 km, ale niedaleko przebiega droga szybkiego ruchu S3, także podróż do domu zajmuje nam trochę ponad pół godziny. Dobra to trasa. Widzimy się za moment kochani w kolejnej odsłonie. Póki co gratulacje dla Iskry. Czekamy na drugą połowę.